Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym z mojego balkonu. Nietypowy odcinek, ale zapowiadałem, że niby zrobię żywiec, ale stwierdziłem, że na żywcu lepiej chyba opowiadać o jakichś innych rzeczach, a padło pewne pytanie związane z wodą i z ziemniakami w Rumunii, więc odpowiem na to pytanie, na te dwa pytania właściwie tutaj, w tym filmie, w tym dzisiejszym odcinku. Jedno z pytań było, czy ziemniaki w Rumunii, tu mam ziemniaka, są dobrej jakości i że ktoś kupił takiego ziemniaka rumuńskiego w Polsce i że one były właśnie opisane, że są z Rumunii i te ziemniaki były niedobre. Ja powiem parę słów o tych ziemniakach, ale więcej skupię się na wodzie. No i o tym będzie w dzisiejszym filmie, na który serdecznie Was zapraszam. Powiem Wam, że ściemniło się. Czas biegnie, po prostu nie byłem w stanie nagrywać w tamtym momencie. Warunki są tutaj takie, jakie są. Będzie słychać jakieś odgłosy i tak dalej, jest ciemno, ale jestem doświetlony. Chciałem Wam powiedzieć coś jeszcze na temat ziemniaków w Rumunii, bo to jest też ciekawe, co powiem, że Rumuni kochają ziemniaki też. Też lubią ziemniaki. Może nie te jak mama łygę, która jest tutaj bardzo popularna, czyli ta sproszkowana kukurydza, którą jedzą, gotuje się melaj, czyli tą sproszkowaną kukurydzę, na gorącą wodę i z tego robi się właśnie mama łyga. Pokazywałem to na vlogach rodzinnych, jak to też wygląda na tym kanale, też to gotowałem, także widzieliście. Ale ziemniaki Rumuni lubią też bardzo. Najbardziej oczywiście w jakiej postaci? Te ziemniaki są tak zwane kartof prażit, czyli frytki, popularnie rzecz biorąc. W końcu się uspokoiło auto. Ale dobra, nie będę tego powtarzał i ten, bo nie słyszałem swoich myśli jeszcze, powiem Wam, a nagrywam ten film już tak na koniec dnia, jak widzicie. Ziemniaki, właśnie te frytki, to jest to, co Rumuni kochają. Wszystko smażone, u nich w ogóle dużo rzeczy smażonych, wszystko na oleju, no to jest to, co Rumuni kochają. Teraz tak, jeszcze, no bo padło to pytanie, czy ziemniaki są dobrej jakości w Rumunii. No, tu jest dobra ziemia do tego, żeby rosły ziemniaki, bo ta ziemia jest taka piaszczysta. To mi się zawsze kojarzy, że jak w Kieleckim tam jeździłem, te świętokrzyskie, to tam też to było takie najlepsza okolica do tego, żeby ziemniaki w sumie rosły, że tam nie było takiego czarnoziemu tak zwanego, takiej czarnej ziemi, tylko była taka piaszczysta i tam rosły właśnie te ziemniaki. Także rumuńskie ziemniaki są ogólnie dobre. Rodzice Anny też posadzili ziemniaki i cały, no właściwie większość ogródka tam przed tymi pomidorami to rosną. Rosną, no i będą mieli, tak? Będą zbierać, jak przyjdzie na to pora i czas. Dlaczego akurat się komuś trafiły te ziemniaki niedobre, które przyjechały z Rumunii? Może to były jakieś ziemniaki GMO, może to były jakieś ziemniaki ten. Tutaj na przykład też powiem Wam, że na temat ziemniaka jeszcze co mogę powiedzieć, no to tak samo Rumuni sprowadzają ziemniaki. To nie jest też tak, że te ziemniaki tylko też są tutaj rumuńskie. Zanim pojawiły się na placu te takie młode ziemniaki, już miałem okazję je kupić, ale już wyszły, tak? Skończyły się. Pojadę następnym razem na plac, to je będę kupował. I te młode ziemniaki na początku przyjeżdżały tutaj z Egiptu. Także one nie były z Rumunii i ja nawet nie chciałem ich kupować, bo one tak dziwnie wyglądały i pomyślałem sobie, że właśnie taki ziemniak mógł być bez smaku, czy ten. Też trzeba zwrócić uwagę, bo ten widz, który pisał komentarz na temat ziemniaków rumuńskich w Polsce, że być może też tak było, że to było kłamstwo napisane przez sklep, że te ziemniaki mogły nie być akurat z Rumunii, mogły być z jakiegoś innego kraju, a może były z Rumunii. Kto wie, co też zostało przysłane na Polskę, co ten. Generalnie ziemniaki, ja nigdy raczej się nie spotkałem z ziemniakami złej jakości, przynajmniej tak jak na placu kupowałem. Jak kupowałem natomiast w tych supermarketach jeszcze do jakiegoś czasu w jakimś Lidlu czy w Kauflandzie, to nieraz się trafiły takie ziemniaki, że miały mnóstwo tych takich czarnych oczek. Nie trzeba było to, nie wiem, jak normalnie ze scyzorykiem dubać w tym ziemniaku i ten, bo jak się obrało ze skórki, to nie wystarczyło i co chwilę tylko takie ten, jak operacja na ziemniaku po prostu. I no dlatego ja unikam właśnie z tych hipermarketów, nie wiem, gdzie oni mają te ziemniaki, skąd biorą, lepiej kupić po prostu od takiego rolnika.
od kogoś, od jakiegoś, jak ja to mówię, babci czy dziadka na placu. No i takie ziemniaki będą lepsze. No, a propos tych z Polski, no to co ktoś kupił i one były w Polsce, ale rumuńskie ziemniaki, no to tak jak mówię, no kto wie, co tam ktoś przysłał. Rumuni, tak jak będę powtarzał, jeszcze uwielbiają, kochają frytki, ziemniaki, ziemniaki smażone. Ja w ogóle też może zrobię kiedyś taki, żeby więcej tutaj coś powiedzieć, bo to jest taki szybki vlog, bo jeszcze chcę o tej wodzie wspomnieć tutaj. Ale Rumuni, na przykład, tak jak u nas się robi ziemniaki pieczone na ognisku czy na grillu, jakby ten, to jak ja kiedyś chciałem upiec te ziemniaki na grillu. Co znaczy upiec na grillu? To znaczy zawinąłem je w folię aluminiową i wrzuciłem do tego żaru. A jak byłem za mną w takiej miejscowości, niedaleko Buzów właściwie, ale taka turystyczna miejscowość, to jeszcze było parę lat temu, i tam jak robiliśmy grilla i ta właścicielka tego zakwaterowania powiedziała wtedy tak, no to jak wy chcecie, to te ziemniaki na grillu to będą wam się robiły bardzo długo, nie, wy ich nie zrobicie, bo ona myślała, że ja je w tej folii aluminiowej położę na tą kratkę i że one się tam będą piekły, tak. Nie, ja to wrzuciłem w żywy ogień, także Rumuni nie wiedzą, jak piec takie ziemniaki na grillu. Jak upiekłem kiedyś w Czernateś takie ziemniaki, to tylko ja najadłem, a reszta, no to nie wiem, oni nie chcieli nawet skosztować. No ale to jest to a propos tego, że Rumuni są bardzo zamknięci nawet na nowe smaki, na skosztowanie czegoś, że nie wiem, bo ziemniak jest w inny sposób zrobiony, a nie jest zrobiony tradycyjnie, czyli nie wiem, albo ugotowany, albo pire, to jak się robi ziemniaczane, też w Rumunii istnieje takie też, albo ulubione kartofprażyty, czyli frytki. Tyle w temacie ziemniaka, przejdźmy teraz do tematu wody. Ja tutaj sobie popijam taką wodę mineralną. To jest woda, słuchajcie, gazowana. Ja lubię bardzo gazowaną, ale wiecie co? Przyznam się szczerze, że źle robię, że to piję. Z tego względu, okej, woda jest dobra. Lubię te bąbelki i tak dalej, ale mam problem z jedną z tych rzeczy, jeśli chodzi o tą wodę mineralną. Wejdę tutaj z tego balkonu, przejdę do kuchni. Tu będzie inaczej trochę i wam pokażę. Ta woda jest w takiej plastikowej butelce. No i ta butelka jest po prostu plastikowa. Plastik nie jest zdrowy. Wszystkie te wody i wszystko, co jest właśnie pakowane w taki plastik. Idę z powrotem na balkon, tam mi lepiej. To nie jest to zdrowe i trzeba tego unikać. Dlaczego? Ponieważ tutaj rekwizyty. Lampa stoi, taka lampa, ale nie używam jej ten. Na razie w tym momencie mam inną. Ale te butelki plastikowe, słuchajcie, to one zawierają takie szkodliwe substancje, tak zwane bisfenol A, bisfenol B, i to się przedziera właśnie do tej wody. Dlatego nie jest dobrze kupować te wody takie butelkowane. Najlepsze byłyby, i takie istnieją tutaj też, w butelkach szklanych, no ale są odpowiednio droższe, tak? No to nie wiem, z racji jakiejś tam, chociaż nie wiem, czy no powinno się na tym oszczędzać, no może, ale raz na czas taką wodę. Ja też nie kupuję często tej wody mineralnej, takiej gazowanej, no. Może nie dajmy się też tak zwariować do końca, aczkolwiek trzeba by pomyśleć nad tym, żeby kupować te wody w tych butelkach szklanych, no bo jednak szkło to jest szkło, ze szkła jest zdrowe, a jeżeli mówimy o tych plastikowych, no to jest ten plastik i nie jest to zalecane, żeby pić wodę właśnie z tego rodzaju opakowań. Jeszcze teraz tak szybko z kuchni będę nadawał. Woda w kranie, co? Jest, bo jest, leci. Ale ta woda w kranie tutaj w Bukareszcie, zawsze mówiłem, że jest bardzo kiepskiej jakości i że ona jest chlorowana. Ta woda to jest jeden wielki chlor. Nie jest też zdrowa ta woda, jak się naleje do filtra. No to tutaj w tym filtrze ten, ona śmierdzi ten chlor, a później mamy taki dzbanek, który używamy. Taki to jest filtr wody alkalicznej. Chciałem pokazać. I my tutaj nalewamy tą wodę, ona się filtruje przez tam parę minut, no i robi się ta woda alkaliczna i jest pozbawiona przede wszystkim tego chloru, nie śmierdzi tak. No i moim zdaniem jest to lepsze niż ta woda z kranu. Wtedy padło jeszcze też takie pytanie na temat tego, czy ten dzbanek, bo on jest plastikowy,
ten plastik to jak gdzieś tam czytałem, przynajmniej producent podawał, jak kupowałem ten dzbanek, że to nie jest jakiś taki plastik, co robią te butelki takie, te tak zwane opakowania PET, tak się to nazywa, że on nie wydziela tych substancji, tak jak te butelki. Na ile to jest też pewne, na ile to też jest prawdziwe, to nie wiem. W każdym razie wiem, że no ta woda faktycznie smakuje inaczej i taki filtr starcza teoretycznie na 60 dni, który wymieniamy w tym dzbanku, ale ponieważ ta woda jest tak złej jakości, także ten okres przydatności tego filtra się skraca odpowiednio. No i trzeba wymieniać częściej te filtry. Przeważnie kupujemy, ona zamawia przez internet i zamawia trzy te filtry, bo przeważnie wtedy są w dobrej cenie i są w jakiejś promocji, także możemy wtedy mieć na dłużej, że skończy się jeden, wyciągamy następny, zakładamy, no i można już pić po prostu zdrową, czystą wodę bez kloru. Jeżeli jeszcze mówimy o takiej wodzie filtrowanej, to jest możliwość zainstalowania pewnie takich filtrów bezpośrednio do instalacji, tam gdzie idzie woda. To się instaluje gdzieś pod zlewem, czy nie wiem, w łazience też, to jak ten, żeby przede wszystkim nie kąpać się też w tej wodzie chlorowanej. Są to takie systemy filtracyjne właśnie tej wody. Tam czytałem właśnie, że są różne, można różne wybrać sobie, że albo te alkaliczne, albo filtry takie odwróconej osmozy się nazywają bodajże. Kiedyś się tym interesowałem, nie będę teraz robił z siebie jakiegoś, jak to się mówi, omnibusa, bo dokładnie nie wiem, ale jest taka możliwość takich instalacji, zrobienia takich filtrów. No co, my nie będziemy inwestować w to w nie swoim mieszkaniu, jak tutaj po prostu to nie jest nasze, tylko wynajęte. No i na tą chwilę, no to musimy się kąpać z tej wody, w tej wodzie jaka jest, a po prostu do picia używamy tylko i wyłącznie tej filtrowanej, także tak to jest. Jeszcze powiem wam, że ktoś jakby się interesował, są tak zwane strukturyzatory wody. Strukturyzatory wody. I to jest takie urządzenie i to sprzedawał i dalej sprzedaje Jerzy Zięba. Strukturyzator wody pitnej. Jak ktoś jest tym zainteresowany, to są drogie urządzenia, tak? Tam też są jakieś filtry, które filtrują tą wodę, które też trzeba wymieniać raz na, nie wiem, pół roku, czy na raz na rok czasu. To jest też duża inwestycja, tak? No, nie wiem też, nie próbowałem takiej wody z takiego strukturyzatora, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to może wejść na stronę visanto.pl, czy w ogóle na jakichś innych producentów też zobaczyć, porównać, czy taki strukturyzator wody, poczytać o tym opinię też, czy to byłoby dla was dobre, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No ja nie wiem, nie będę robił na razie tego rodzaju inwestycji, tak. Jest jak jest, no, po prostu używamy, tak jak mówię, wody alkaliczną do picia. Do mycia jest ta niestety chlorowana. No i tak to jest, no, jakoś człowiek musi egzystować. Dobrze mają ci ludzie, którzy mieszkają w innych krajach, które są, nie wiem, jak ja to mówię, bardziej rozwinięte, może pod pewnymi względami, gdzie tak jak byłem w Szwecji i woda była naprawdę bardzo dobrej jakości, tą wodę można było pić z kranu, ona nie śmierdziała chlorem, była naprawdę czysta, dobra woda, tak. No i przede wszystkim tam taką wodą się umyć, no to też inaczej, tak, inaczej skóra reaguje, inaczej w ogóle też ten, a nie mycie się w chlorze, to tak jakbyście się codziennie myli na basenie, tak tutaj, nie? No tak to niestety wygląda, no ale jest jak jest, no. Trzeba albo się do tego dostosować, albo nie wiem, albo się stąd wyprowadzić i żyć jak asceta i myć się w jeziorze, albo nie wiem, albo zmienić też kraj i faktycznie na jakiś skandynawski i może tam by człowiek miał przynajmniej wodę lepszą, no, ale to nie znaczy, że inne rzeczy byłyby też dobre. Kto wie, co by było, jakby było. To zobaczymy, życie pokaże, nie ma co gdybać i tak dalej, nie? No, także to jest taki szybki odcinek w kwestii ziemniaków, w kwestii wody. Ja sobie tutaj jeszcze będę popijał tą moją mineralną. Dzisiaj jest poniedziałek wieczorem, jak nagrywam tego vloga. Miałem inny film, ale
Muszę się borykać z YouTube'em i udostępnię go, jak zrobię odwołanie od tego filmu. Dlatego nagrywam też ten odcinek, bo chciałem, żeby po pierwsze wytłumaczyć, odpowiedzieć na pytanie tyle, ile wiem i tak jak ktoś zadał te pytania, ponieważ no, obiecałem, stwierdziłem, że jak nie na żywcu, to zresztą teraz nie miałem gdzieś, może nie miałem możliwości teraz tego żywca. Zresztą będę co, ziemniaki na żywcu pokazywał tutaj, chodził po kuchni i ten, jak już sobie tak pomyślałem, to dobrze, będę miał chwilę spokoju, wszyscy poszli spać, to ja wolę nagrać vloga i parę słów powiedzieć niż na żywo w tym temacie. Także tak to jest. Ja sobie tu dopijam moją mineralną. Was zachęcam do komentarzy, jaką macie wodę tam, gdzie jesteście. Czy lubicie ziemniaki i w jakiej postaci? Taki nietypowy dzisiaj vlog, no ale postanowiłem uszanować pytania widza, który zadawał kilka razy i chciałem na nie po prostu odpowiedzieć. No i tyle w zasadzie, tak? Oprócz tego zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, zostawiajcie łapki w górę, no i widzimy się w następnych vlogach, żywcach i tak dalej. Do zobaczenia. No i co? Na zdrowie. Tą wodą mineralną, gazowaną, z butelki plastikowej. Trzymajcie się, pa, pa.